24 listopada zaczął się jak każdy inny dzień. Poćwiczyłem, ubrałem się i pojechałem do biura. Zadzwonił szef PR-u powiedzieć, że padł internet. Super. No co on? Nie, naprawdę padł. Zapukał do mnie kolega z działu IT. Zdenerwowanym głosem powiedział: Sheraton, spójrz na to. Na ekranie jego komputera był ten diabelski szkielet. Najpierw pomyślałem, że to żart, ale szkielet był na wszystkich komputerach. Rozmawiałem z członkiem zarządu Sony o szczegółach tego ataku. Ma ogromny zasięg. Wróciłem do biura, które jest w rogu na trzecim piętrze. Ludzie stali przed swoimi biurkami, nie wiedząc, co robić. Najgorsze było to, że poza czaszką pojawił się komunikat, że jeśli nie będziemy współpracować, dopadną nas. Korea Północna. Sony Pictures Entertainment padło ofiarą ataku. Przyczyną mógł być jeden film. Cześć, Północna Korea. Cyberprzestępcy. Wyprodukowana przez Sony komedia Wywiad ze Słońcem Narodu o zamachu na Kim Jong-una była zniewagą. Nadrzędna zasada Korei Północnej brzmi: nie wolno obrażać reżimu, nie wolno obrażać Kim Jong-una. Film był dobrze przyjęty. Widziałem zwiastun w kinie, był zabawny. Zdziwiłem się tylko, że użyli prawdziwego imienia władcy Korei Północnej. To odważne. Niedługo później okazało się, że północno-koreański reżim potraktował to jak policzek. Cyberatak najbardziej dotknął hollywoodzkie biura Sony Pictures. 70% jego sieci komputerowej uległo zniszczeniu. Dane zaczęły wyciekać. E-maile i informacje prywatne, choć zabezpieczone, mógł przeczytać cały świat. To było balansowanie pomiędzy pracą, którą trzeba było wykonać, a upewnianiem się, że informacje osobiste, jak numer ubezpieczenia czy paszportu, akurat tego dnia nie wyciekły. Pamiętam, że moja asystentka siedziała za swoim biurkiem i płakała. Ktoś włamał się na jej konto bankowe. To nie Sony zostało zhakowane, lecz ludzie. I to było najgorsze. Robimy film, który ma być zabawny i spotyka nas coś takiego? Kto mógł to przewidzieć? Premiera filmu przypadła na trudny czas dla Kim Jong-una. W 2014 roku młody przywódca Korei Północnej wciąż umacniał swoją władzę. Od śmierci jego ojca minęły tylko 3 lata. Musiał potwierdzić pozycję najwyższego przywódcy, zdobyć wierność armii i kupić lojalność elit Pjongjangu. Obrażanie reżimu, nawet żartem, zaburzało ten proces. Podstawą istnienia Korei Północnej jest zachowanie władzy przez Kimów. Wszystko zależy od jednej rodziny, mitycznej dynastii Kim. Przez pierwsze 4 do 6 tygodni atak przypominał szalejący huragan. Nie dało się od niego uciec. Media społecznościowe, 24-godzinne telewizje informacyjne. Na wszystkich ekranach była słynna wieża ciśnień Sony z informacją o ataku.
Ujawniono nasze umowy z różnymi sieciami. Teraz każdy mógł je przeczytać. Co gorsza, ujawniono też pensje pracowników. Ludzie zaczęli sprawdzać, ile kto zarabia. To wywoływało napięcia. Atak na Sony symbolizował punkt zwrotny w cyberprzestępczych możliwościach Korei Północnej. Przekaz był jasny. Hakerzy mogą zaatakować kiedykolwiek i kogokolwiek. Codziennie rano, kiedy budził mnie alarm w telefonie, wzdrygałem się na myśl, jakie e-maile zostaną ujawnione tego dnia. Wypływały e-maile do syna, do żony, do kolegów, nie zawsze miłe i grzeczne. I trzeba było sobie z tym radzić. Nie sądzę, żeby zespół Sony był bardziej nonszalancki i swobodny niż inna kadra kierownicza. To cecha ludzi pracujących na wysokich szczeblach przemysłu rozrywkowego. Sony niczym nie różni się od innych korporacji. Problem w tym, że Sony wpadło. To nie był pierwszy przypadek, kiedy Stany Zjednoczone uświadomiły sobie, że Korea Północna jest zdolna do ataku na taką skalę. Ale tym razem to były trzy rzeczy naraz. Cyberatak, kampania zastraszania i zniszczenia. Ludzie zrozumieli, że Korea Północna nie jest już zwykłym utrapieniem, a poważnym przeciwnikiem. Koreańczycy przygotowywali się do tego od jakiegoś czasu. Ataki phishingowe miały dać im dostęp do sieci Sony. Potem poszli dalej. Wysyłali e-maile, podszywając się pod znajomych odbiorców. Wystarczało kliknąć w link, żeby zyskali dostęp. Tak się przedarli. Korea Północna zamieściła otwarty list, grożąc Chinom atakiem jak z 11 września. Korea Północna zareagowała na film Wywiad ze Słońcem Narodu, ale reakcja była przesadna. Z perspektywy czasu nie dziwię się, że poczucie humoru jest czymś, czego tam zdecydowanie brakuje. Z tego co wiem, to był największy atak na amerykańską korporację w dziejach. Przedstawiciele rządu mówili, że jest pierwszy i największy, ale na pewno nie ostatni. Atak miał znamiona ataku terrorystycznego. Zaatakowali nas, nie wysyłając żołnierzy. Na tym polega złożoność cyberataków. Jak na nie odpowiedzieć? Gdyby wystrzelili pocisk, zrzucili bombę, zabili żołnierza lub cywila, dostaliby podobną odpowiedź. Ale reakcję na cyberatak trzeba dopracować. Śmierć Kim Jong-ila i przejęcie władzy przez Kim Jong-una oznaczały przełom w agresywnej taktyce Korei Północnej wobec reszty świata. Był grudzień 2011 roku. Dziennikarka Jin H. Lee otwierała pierwsze biuro Associated Press w stołecznym Pjongjangu. W drodze do nowej pracy dowiedziała się o śmierci Kim Jong-ila. Kiedy przyjechaliśmy, Korea Północna była pogrążona w żałobie. Byłam tam przez cały okres przejmowania władzy, kiedy Kim Jong-una namaszczano na nowego przywódcę i kiedy przygotowywano na niego mieszkańców kraju. Korea Północna w okresie przejściowym była fascynująca. Ludziom powiedziano, że ten młody człowiek, którego nie znali, od teraz będzie nimi rządził. Zrozumienie, jak torowano mu drogę i co musiał zrobić, żeby zyskać lojalność i prawo do przejęcia władzy, jest kluczowe dla wyjaśnienia tego,
Co dziś dzieje się w Korei Północnej? Inheriting power has been very, I think, essential to understanding what's happening in North Korea today. Dla Korei Północnej to był trudny okres. Kim Jong-un nie miał nawet 30 lat, kiedy w 2011 roku zmarł jego ojciec. A w tamtejszej kulturze trzeba mieć 30 lat, żeby być uznanym za mężczyznę. Jego ojciec, Kim Jong-il, przygotowywał się 30 lat, zanim Kim Il-sen zmarł w 1994 roku. Miał więc doświadczenie, kontakty i umiejętności, żeby rządzić. Kim Jong-un, wychowywany na następcę, debiutuje w 2010 roku. Do akcji wkracza mitotwórcza, propagandowa machina. Pojawiał się u boku ojca, przecierając szlak dla swoich rządów. Mówiono, że jest młody, ale nowoczesny, że wspiera naukę i technikę, że zrobi to, co dziadek i ojciec, ale w nowoczesny sposób. Ten przekaz był bardzo wyraźny i trwa do dziś. Żeby skonsolidować władzę w takim miejscu jak Korea Północna, trzeba umieć dwie rzeczy: nawiązywać kontakty i manipulować sterami władzy. Kim Il-sen, dziadek Kim Jong-una, był pierwszym przywódcą Korei Północnej. Umocnił swoją władzę w latach 50., prześladując każdego, kogo uważał za politycznego wroga. Narzędziem represji były tortury, zabójstwa i zsyłka do stalinowskich obozów pracy. Takie działania stały się rodzinną tradycją. Zaczęły się czystki głównie w wojsku. Ich celem było odebranie armii priorytetowej pozycji z czasów Kim Jong-ila. Kim Jong-un bardziej skupiał się na gospodarce, partii i ludziach. Zdaniem ekspertów, Kim Jong-un zabił ponad 400 osób. Korea Północna to państwo policyjne na sterydach. Przy niej stalinowska Rosja to przedszkole. Po Pjongjangu krąży żart, że jeśli przy drinkach siedzą trzy osoby, jedna z nich na pewno donosi. I to prawda. Wszyscy obserwują wszystkich. Ludzie obserwują ludzi, instytucje obserwują inne instytucje. Kim kieruje brutalnymi represjami, ale oficjalnie udaje nowoczesnego przywódcę nowoczesnego kraju. Młodsze pokolenie to jego rówieśnicy. Kim ma 30 kilka lat. Jeśli chce rządzić do starości jak jego dziadek i ojciec, który zmarł w wieku prawie 80 lat, musi wspierać swoją generację. A co najlepiej trafia do młodych? Nauka i technika. Kim inspiruje, zaopatrując młodych ludzi w komputery. Nie muszą wychodzić na pole w mroźną pogodę. Mogą usiąść przed komputerem i w ten sposób spełniać patriotyczny obowiązek, służyć krajowi. To przesłanie widać wyraźnie w północno-koreańskich filmach lub programach dokumentalnych. Promowany jest wizerunek informatyka, który broni swojego kraju i mu służy. Większość północno-koreańskich cyberataków sprzed roku 2013 lub 2014 miała szkodzić i wywoływać chaos. Dobrym przykładem jest atak na Sony.
Potem zaszła zmiana. Północni Koreańczycy od zawsze myśleli o wykorzystaniu cyberprzestrzeni do tradycyjnego szpiegostwa, ataków na obce rządy i kradzieży informacji. Tak było i tak wciąż jest. Ale w 2015 roku pod wpływem sankcji i izolacji, zwłaszcza finansowej, Kim Jong-un i jego elity zrozumieli, jak wiele możliwości daje im internet. Kimowie nigdy nie unikali sankcji ekonomicznych, a poprzez działalność przestępczą zdobywali niezbędną twardą walutę. Reżim chce zarabiać na cyberatakach. Wychowuje więc armię informatyków przestępców. Północni Koreańczycy są świetni w analizach, w badaniu potencjalnych celów. Spędzają całe miesiące na sprawdzaniu, jak wyglądają systemy komputerowe i gdzie mogą być luki. Dobre przygotowanie to klucz do udanej cyberoperacji. Ludzie siedzą przed komputerami i jeśli jedna luka okazuje się nieprzydatna, szukają kolejnej. Umiejętność poruszania się po sieci, szybkiej realizacji zadania i sprawnej ucieczki to techniki, które w Korei Północnej są bardzo zaawansowane. Armie hakerów mieszkają poza granicami kraju. Wielu jest w Chinach. Ich celem jest system SWIFT, globalna platforma transferów międzybankowych. Potrafią wykorzystywać cyberprzestrzeń do zarabiania, czyli nielegalnego transferu funduszy pomiędzy bankami poprzez włamania do systemu SWIFT. Tak było w przypadku pewnego banku w Bangladeszu, z którego hakerzy wyprowadzili 81 milionów dolarów. Przesłali pieniądze do Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku, potem do banku na Filipinach. Na koniec wyprali je na kontach różnych banków i kasyn. Są w tym bardzo skuteczni. Północni Koreańczycy ukradli 81 milionów dolarów, ale uważa się, że tylko błędy w pisowni powstrzymały hakerów przed wyprowadzeniem miliarda z rezerwy federalnej. Hakerzy są ogromnym zagrożeniem dla amerykańskiego systemu finansowego. Powinniśmy ostro odpowiadać na taką działalność. W tym przypadku tak nie było. Na tym polega problem z północą. Wszystko uchodzi im na sucho. Nikt nie reaguje, bo wszyscy boją się ich reakcji. To kultura rewolucyjna. Zrodziła się z partyzantki, która w latach 30. i 40. walczyła z Japończykami. Potem musieli tylko nauczyć się kuglarstwa, żeby przetrwać na świecie. Korea Północna powstała po II wojnie światowej, kiedy Półwysep Koreański podzielono wzdłuż 38. równoleżnika. Komunistyczna północna część zrodziła się z gruzów po wojnie koreańskiej, która była nieudaną próbą zjednoczenia kraju przez Kim Il-sena. Obie Koree przeszły okresy wrogości i pokoju. Obie przyglądają się sobie z nieufnością. Szacuje się, że Korea Północna ma 14 tysięcy dział zdolnych do ostrzału Seulu, stolicy południa. To stałe zagrożenie. Korea Północna wciąż przypomina o sobie pobratymcom z południa. Nie zapominajcie o nas. Dlaczego? Bo Korea Północna boi się, że jej bogaci bracia z zagranicy ją zostawili, że otumaniło ich bogactwo.
Rozumie też, że najbliższy sąsiad, Korea Południowa, jest najbardziej informatycznie zaawansowanym społeczeństwem świata i przez to ma przewagę. Szacuje się, że Korea Północna dokonuje dziennie 1,5 miliona cyberataków na Koreę Południową, tylko żeby zakłócić działanie państwa. To ogromna liczba, ale cyberprzestępczość jest jak terroryzm. Trzeba rozszyfrować przeciwnika. Żeby się obronić, nie możesz się mylić i musisz trafiać za każdym razem. Im wystarczy jedna nasza porażka. Koreańczycy z północy w ten sposób przypominają Korei Południowej, że może i są biedni, ale mogą sparaliżować jej życie. Sama tego doświadczyłam. Telefon powiadomił mnie, że doszło do cyberataku, który sparaliżował system bankowy. Rusza gonitwa myśli. Wszystko się wali w jednej chwili. Ataki są uciążliwe, ale nie katastrofalne. Jeśli jednak zakłócą działanie infrastruktury południa, spowodują awarię w elektrowni jądrowej, jednej z 23 w Korei Południowej, może nastąpić niszczycielska odpowiedź. Korea Północna stworzyła bazę wiedzy i wciąż ją udoskonala. Na razie może bezkarnie dokonywać swoich cyberataków. Korea Północna to pokerzysta, który blefuje z parą dwójek. Przoduje w dyplomacji opartej na szantażu. Pokazuje swój potencjał i w ten sposób zdobywa możliwości nacisku. Czasem nazywam południe królestwem strusi. Chowają głowę w piasek. Żyją z tym zagrożeniem od tak dawna, że nauczyli się je ignorować. Nie chcą rozzłościć północy. Północny sposób działania wielokrotnie się sprawdził. Jeśli świat jest przeciwko nam, jeśli odbiera nam prawo do uczciwej działalności, znajdziemy nielegalne sposoby na zdobycie funduszy lub udział w światowej gospodarce. Kiedy upadł Związek Radziecki, główny sponsor Korei Północnej, jej gospodarka się zawaliła. Ale Kimowie musieli zdobyć gotówkę i zasoby, żeby utrzymać armię i zachować lojalność elit w Pjongjangu. Przed erą cyberprzestępstw Północ prowadziła handel, legalny bądź nie, z zaprzyjaźnionymi krajami. Ale jej relacje z Chinami od zawsze były skomplikowane. Chiny są dla Korei Północnej sojusznikiem w regionie. Pomagają jej od dziesięcioleci. Chiny doskonale zdają sobie sprawę z nielegalnej działalności Korei Północnej, nawet tej, która odbywa się na ich terytorium. Ale jako że postanowiły, że chcą mieć reżim po swojej stronie, muszą to zaakceptować. Oba kraje łączy granica o długości ponad 1400 kilometrów. Są dla siebie gospodarczymi partnerami. Chińczycy i północni Koreańczycy lubią mówić, że ich relacje są bardzo bliskie. Pekin z powodu poczucia odpowiedzialności, komunistycznej przyjaźni, ale także dlatego, żeby nie musieć sprzątać, kiedy Korea Północna upadnie, pomaga temu krajowi trwać. Używam analogii, że Korea Północna jest tonącym pływakiem. Chiny rzucają jej koło ratunkowe, pomagają utrzymać się na powierzchni, ale nie wyciągają na brzeg.
Chiński rząd, a raczej chińska partia komunistyczna kieruje się zasadą trzech nie. Nie wojnie na Półwyspie, nie upadkowi reżimu i nie broni jądrowej. Chiny są jak świetna drużyna bejsbolowa z wysoką średnią uderzeń. Chińscy komuniści nie chcą żadnej wojny ani destabilizacji. Dopóki Korea Północna nie wychodzi przed szereg, może robić interesy w Chinach. Reżimowe biura handlowe prowadzą legalną i nielegalną działalność przez tak zwane Biuro 39. John Park nazywa to korporacją Korea Północna. Korporacja Korea Północna to sieć firm handlowych, które pracują dla reżimu. Z czasem ta sieć stała się bardzo zaawansowana. Pierwsze firmy pojawiły się w latach 80. To okres Jang Song-taeka, wuja obecnego przywódcy Kim Jong-una. To on stworzył te firmy. To on uczył się na ich porażkach, by w końcu stworzyć z nich strukturę pozwalającą reżimowi omijać sankcje i prowadzić działalność gospodarczą na rzecz reżimu. Władze Korei Północnej uważały go za skutecznego człowieka z dotykiem Midasa. Koreę Północną trzeba postrzegać taką, jaka jest. 1% społeczeństwa kontra cała reszta. Korporacja Korea Północna to historia tego 1%. Ten 1% jest mobilny. Mieszka za granicą, zwłaszcza w krajach sąsiednich jak Chiny. Ten 1% jest w zasadzie przedłużeniem rodziny Kimów. Wuj Jang uosabiał ten 1%. Jego biznesowa działalność w Chinach przyniosła reżimowi miliard dolarów. Jego pozycja rosła i to doprowadziło do jego upadku. Z perspektywy czasu można uznać, że relacje przewodniczącego Kima z wujem były przyczyną jednego z pierwszych kryzysów, przed którym stanął Kim. Wśród uciekinierów krąży plotka, że wuj Jang zaczął okradać Kimów. Zamówienie i operacje handlowe, zaufanie i kontakty, jakie Jang nawiązał w Chinach, były perłą w przestępczej koronie Kimów. Kim Jong-un uznał, że musi skorzystać z wiedzy i kontaktów Jang Song-taeka. Inny ośrodek władzy w Korei Północnej nie mógł być tolerowany. Według północno-koreańskiej agencji informacyjnej wuj został stracony. Kilka dni temu pozbawiono go wszelkich stanowisk. Zbrodnią, której się dopuścił, jest to, co zwykle w Korei Północnej – nielojalność wobec reżimu. W czasie noworocznego przemówienia przewodniczący Kim ogłosił: podjęliśmy działania, żeby usunąć frakcyjny brud czający się w partii. Przesłanie dla pracowników korporacji Korea Północna, którzy zarabiają pieniądze dla reżimu, było jasne. Jesteście obserwowani. Zbrodnie przeciwko rodzinie nie ujdą wam na sucho. Wuj Jang był uważany za drugiego pod względem pozycji człowieka w Korei Północnej. To było przesłanie dla całej wspólnoty, które wywołało serię czystek. Ludziom związanym z wujem groziła śmierć. Egzekucja, która wstrząsnęła światem, była sprzeczna z wizerunkiem, który promował Kim Jong-un. Społeczność międzynarodowa nie wiedziała, czego jeszcze można się po nim spodziewać. Korporacja Korea Północna wydaje się silniejsza niż wcześniej. Nie wiemy, kto nią kieruje po usunięciu wuja Janga, ale nowy zarząd wydaje się skuteczniejszy. To ważny element odporności sieci, którą stworzył wuj Jang. W tym znaczeniu, że ostatecznie nie był niezastąpiony. Atak na komputery Sony Pictures nastąpił krótko po egzekucji wuja Janga. W kilka tygodni północni Koreańczycy upublicznili scenariusze, nowe filmy i kontrakty z wielkimi gwiazdami.
W końcu wszystko trafiło do WikiLeaks. Informacje stały się ogólnodostępne, kiedy już myśleliśmy, że to nareszcie koniec. Jakbyśmy stali przed plutonem egzekucyjnym. Jasne było, że Sony jest w tym scenariuszu osamotnione. Wszyscy poznali brudy związane z największymi gwiazdami Hollywood. Te historie nagłaśniały inne koncerny medialne i rozrywkowe. Ktoś zrozumiał, jak poruszyć czułą strunę. Mówić o nazwiskach, które wzbudzały sensacje. Przez to ta historia tak się rozniosła. Najbardziej wkurzało mnie, kiedy ludzie mówili, że studio jest sparaliżowane. Trzeba było robić swoje, kręcić filmy, produkować programy telewizyjne. Życie toczyło się dalej, bo znaleźliśmy rozwiązanie. Cała nasza społeczność wyszła z tego wzmocniona. Z powodu natury hollywoodzkich powiązań i uwikłanych celebrytów, wszystko sprowadzono do plotkarskiej historii o szarych eminencjach Hollywoodu. Oto jak się zachowują, kiedy sądzą, że nikt nie patrzy. Obawiam się, że właśnie to spowodowało, że Waszyngton zbagatelizował kwestię i nie pociągnął Korei do odpowiedzialności. To nie był akt wojny, lecz akt cyberwandalizmu, choć bardzo kosztowny. Czas wiary, że informacje są bezpieczne, dobiegł końca. Pewien urzędnik rządowy powiedział kiedyś, że na świecie są dwa rodzaje ludzi. Zhakowani i ci, którzy nie wiedzą, że zostali zhakowani. Po ataku człowiek się boi. To jak zespół stresu pourazowego. Od tej chwili wszystko się zmienia. Pracownicy Sony wciąż borykają się z następstwami północno-koreańskiej cyberinwazji w 2014 roku. To był punkt zwrotny w ich życiu oraz w długiej historii przestępczej działalności Korei Północnej. Są w tym bardzo dobrzy, bo mają 40, jeśli nie więcej, lat doświadczenia. Teraz dodają do tego cyberprzestrzeń i kryptowaluty, jak Bitcoin. To dla nich nowe rynki, bo to prawdziwy dziki zachód świata finansów. Północni Koreańczycy ukrywają tam wiele nielegalnych przedsięwzięć, bo te rynki nie są kontrolowane tak jak system bankowy. Dzięki temu mogą robić swoje i unikać kary. Od samego początku Kim Jong-un uważał się za sprytnego stratega, który umiejętnie korzysta z komputerów. Powinniśmy dostrzec w tym wskazówkę, jak będą używać i jak używają komputerów do prowadzenia wojny asymetrycznej. Wojna asymetryczna równoważy słabości jednego kraju mocnymi stronami innego. Jednym przykładem jest program jądrowy Korei Północnej. Drugi to ich operacje w cyberprzestrzeni. To stosunkowo tania, ale bardzo skuteczna strategia. Kwintesencja wojny asymetrycznej. Ich cyberoperacje, jak wszystkie działania Kima, są bardzo precyzyjne. W Korei Północnej jest kilka organizacji zajmujących się cyberprzestępczością, ale najbardziej zaangażowany w wątek gospodarczy jest Generalne Biuro Zwiadowcze. Generalne Biuro Zwiadowcze, RGB, to niezwykła organizacja wywiadowcza. To połączenie wywiadu z siłami specjalnymi. Służą tam szpiedzy, komandosi, agenci i sabotażyści. Jest także oddział operujący w cyberprzestrzeni. Z powodu działań RGB Korea Północna pozostaje pariasem na światowej scenie politycznej.
Jednym z sukcesów Korei Północnej jest przekonanie świata, że ten kraj się liczy. Korea Północna powinna być Laosem z bronią jądrową, ale zamiast tego bezustannie zwraca na siebie uwagę. Przykro mi to mówić, ale trzeba im przyznać, że wykonali świetną robotę i od lat pozostają jednym z ważniejszych problemów Waszyngtonu. Kim Jong-un wysyła swoje hakerskie armie poza granice kraju. Mają działać w cyberprzestrzeni na rzecz wojska lub Generalnego Biura Zwiadowczego. Ci ludzie przypominają sportowców, których kraje komunistyczne szkoliły od dziecka. W Korei Północnej to samo dotyczy cyberprzestrzeni, broni jądrowej i wojska. Korea Północna przyjęła wyjątkowy model działania. Większość amerykańskich hakerów mieszka w Stanach i tam pracuje. To samo dotyczy Chin. Większość północno-koreańskich hakerów trafia za granicę. To ryzykowne. W wielu przypadkach goszczące ich kraje nawet o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, że to Koreańczycy z północy, a już na pewno, że prowadzą na ich terenie działalność przestępczą, że z ich terytorium atakują inne kraje. Korea Północna musiała przyjąć taki sposób działania, bo przez wiele lat miała tylko jedno łącze z internetem. Cały kraj był podłączony tylko jednym kablem. Upór i pomysłowość północno-koreańskich hakerów wyszły na jaw, kiedy udając pracodawców użyli LinkedIn do szukania dojścia do chilijskiego systemu bankowego. Północni Koreańczycy kontaktowali się z pracownikami banków przez Skype'a. Prowadzili rozmowy kwalifikacyjne, a potem wysłali e-maile z formularzami do wypełnienia. Pracownik otwierał załącznik i wypełniał formularz. Problem w tym, że robił to na komputerze w swoim miejscu pracy. Załącznik zawierał wirusa, który pozwalał północnym Koreańczykom kraść pieniądze. Ostatecznie hakerzy przelali 10 milionów dolarów z drugiego największego banku w Chile na konta w Hongkongu. Minął rok, zanim specjaliści namierzyli cyberatak. I nawet wtedy trudno było wyśledzić pieniądze. Niektórzy podają sumy, jakie północni Koreańczycy zarabiają na cyberoperacjach. Ale to tylko szacunki. Znamy tylko te operacje, które wykryliśmy. A wykrywamy najwyżej 50%. Większość banków nie przyznaje, że została okradziona. Nie podają też, ile pieniędzy zniknęło. Inne niewiadome wiążą się z siecią fizyczną. Północna Korea przekupuje ludzi, żeby prali jej brudne pieniądze w różnych organizacjach przestępczych i kasynach. W ten sposób pieniądze stają się niemożliwe do wyśledzenia. ONZ szacuje, że Korea Północna zgromadziła 2 miliardy dolarów z banków i transakcji kryptowalutami, które przeznaczyła na program broni masowego rażenia. Północni Koreańczycy mogą przeprowadzać cyberoperacje, jakie chcą, mieć wirtualną gotówkę na wirtualnych kontach w systemie SWIFT lub na Filipinach, ale w końcu muszą ją przenieść do rzeczywistego świata, żeby kupić potrzebne im towary, węgiel, paliwo dla pocisków, zaopatrzenie dla wojska i ryż dla ludzi. O tym etapie wiemy najmniej. Nie wiemy, gdzie trafiają pieniądze z tych operacji. Jeden z ataków kojarzonych z Koreą Północną dotyczył bankomatów indyjskiego banku Kosmos. To był pierwszy przypadek, kiedy Korea Północna wykorzystała sieć bankomatów i systemy potwierdzające transakcje.
Bez wiedzy systemu zwiększyli maksymalną kwotę, którą można pobrać z bankomatu. Potem wysłali ludzi z fałszywymi kartami, żeby pobierali maksymalne sumy i znikali. W jeden weekend z kont Kosmos Banku w 28 krajach zniknęło 13,5 miliona dolarów. Wykonano prawie 15 tysięcy transakcji w 2 godziny za pomocą fałszywych kart. W maju 2017 roku 150 krajów na całym świecie zostało zaatakowanych oprogramowaniem typu ransomware. WannaCry 2.0 jest dziś synonimem jednego z największych cyberataków w historii. Na ekranie komputera pojawiał się komunikat, który brzmiał mniej więcej tak. Twoje dane zostały zaszyfrowane. Odszyfrujemy je, jeśli wpłacisz sumę X w bitcoinach na to konto. A my potwierdzimy przelew. Komputerom z Windowsem w Stanach i na całym świecie grozi coś, co eksperci zwą cyberapokalipsą. WannaCry należał do cyberuzbrojenia wykradzionego z amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego przez grupę hakerów znanych jako Shadow Brokers. Zaszkodzili brytyjskiej służbie zdrowia, FedExowi, niemieckim kolejom państwowym oraz wielu innym firmom na całym świecie. Jedną z przyczyn, dla których WannaCry tak się rozprzestrzeniał, było to, że północni Koreańczycy wyposażyli go w możliwość samoreprodukcji. Wirus szukał określonych usług na komputerach i jeśli je znalazł, infekował daną sieć lub komputer. Sam się replikował. Dlatego tak trudno było go unieszkodliwić. Marcus Hutchins, brytyjski specjalista od cyberbezpieczeństwa, znalazł w kodzie wirusa wyłącznik umożliwiający jego dezaktywację, ale dopiero po wielu dniach globalnej paniki. Cyberataki okazały się bardzo skutecznym narzędziem. Kim Jong-un może ich użyć i użył do kradzieży pieniędzy, bitcoinów, do niszczenia infrastruktury, wymuszania pieniędzy i grożenia firmom. Może ich użyć do szpiegostwa i zdobywania wpływów. To bardzo przydatne narzędzie. Kim Jong-un już to zrozumiał. Cyberzagrożenia są stałym elementem naszego świata. Ludzie, infrastruktura, korporacje i rządy nie są na nie odporne. W 2014 roku ofiarą padło Sony. 2 lata później rosyjscy cyberprzestępcy rzekomo wpłynęli na wyniki wyborów w USA. W 2020 roku kraje bandyckie jak Korea Północna wciąż nie płacą za cyberkradzieże, zniszczenia i wymuszenia. Według FBI za inwazją WannaCry i atakiem na Sony stał północno-koreański haker Park Jong-hyuk, który operuje z Dalianu w Chinach. Jego aresztowanie jest mało prawdopodobne. Fakt, że rozmawiamy o tym po tylu latach, świadczy, że to wciąż jak najbardziej realne zagrożenie. Hakerzy z północnej Korei działają jak przestępcy, bo to ich sposób na utrzymanie Kimów przy władzy. Mogą wywołać spore zamieszanie na globalnym rynku finansowym. Nie wiemy, skąd może nadejść atak. Myślę, że mają asa w rękawie i że my o tym wiemy, lub chociaż to podejrzewamy. Kim Jong-un chce przekonać swój naród i cały świat, że jest normalny, ale nie jest. Jeśli pozwolimy na to oszustwo, może zrobić się groźnie. Wersja polska, Smack Jam Studio, tekst Marcin Skrobosz, czytał Marek Lelek.